Nowe schronisko dla zwierząt ma powstać przy ulicy Beethovena na Wałbrzyskim Gaju. Obiekt ma zostać zrealizowany w ciągu 7 miesięcy. Do jutra potencjalni wykonawcy mogą składać oferty. Inwestorem jest gmina Wałbrzych, ale schronisko również będzie brało udział we wprowadzaniu uwag do projektu. Jak informuje Michał Niewiadomski, kierownik schroniska, jest duże zainteresowanie wykonaniem nowego miejsca dla zwierząt. Jest już wskazana działka, jest wybrana lokalizacja. No i teraz poszukiwany jest właśnie projektant, który zaprojektuje i skosztorysuje całą tą inwestycję, żeby później można było gdzieś tam ruszać już z jakąś dalszą budową. Budowa schroniska będzie podzielona na 5 etapów.